Cześć kochani, jak możecie zauważyć, dobra pasa na Mauritiusie nam się skończyła. Pogoda nie jest ładna, a rozpoczął się cyklon. Cyklon o nazwie, how is it the name? Bergita. Bergita, cyklon Bergita. O, pokażemy wam, jak to wygląda tutaj. U nas w Polsce byłby to niewielki deszczyk i niewielki wiaterek, ale tutaj wygląda to w ten oto sposób. Pada, jest szaro, buro i ponuro. Na plaży raczej się nie da wyjść. Chociaż ludzie chyba się kąpią. Tutaj jest akurat ten deszczyk mały, natomiast w innych częściach wyspy on wyrządza szkody. It's still 250 kilometers from here. O, jest nadal 250 km od Mauritiusu, więc ja nie mam bladego pojęcia, kiedy on dotrze. Miał dotrzeć wieczorem. Niedawno się dowiedzieliśmy, że dotrze rano. Wydaje mi się, że meteorolodzy na Mauritiusie sami nie wiedzą, kiedy dokładnie dotrze, z jaką siłą i w ogóle. A jeżeli przebywacie na Mauritiusie, to dużo szczęścia wam życzę i raczej starajcie się przebywać w miejscach, które są dla was bezpieczne. Na oceanie na pewno są już teraz większe fale, więc raczej nie wybierajcie się kąpać. Jeżeli przylatujecie na Mauritius, to ubezpieczcie się trochę w cierpliwość, bo wasze loty mogą być opóźnione. Mam już takie wiadomości od dziewczyn, które czytają i przeglądają naszego bloga, że utknęły w Niemczech, więc no nie wiem, mam nadzieję, że dotrą tutaj do nas w piątek i że pogoda się wyrobi na tyle, że będą mogły naprawdę doświadczyć piękna Mauritiusu, a nie takiej paskudnej pogody. No to co? Kolejny update. Przypuszczam, że trochę później wieczorkiem, a teraz do zobaczenia. Pa, pa!